Witajcie widzowie telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy w Lublinie. Zakończyły się właśnie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Z nami jest mistrzyni Polski, która obroniła tytuł, Marcelina Witek. Serdeczne gratulacje. Pierwsze wrażenia po konkursie, który się zakończył niedawno. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolona, szczęśliwa. Może wynik nie jest do końca taki, jakbym chciała, ale mimo kontuzji i problemów bardzo się cieszę. Tym bardziej, że na Mistrzostwach Polski walczy się o medal. Wynik jest tak jakby drugorzędną sprawą. Także super, że udało się obronić tytuł mistrzyni Polski, mimo tych wielu przeszkód, które napotkały mnie w tym roku. Przyznam szczerze, że my wierzyliśmy, że nie będzie z tym problemu. Wynik, przypomnijmy, 55 metrów, 97 centymetrów uzyskany w pierwszej próbie, ale generalnie wszystkie rzuty w granicach 54-55 metrów, czyli masz równą formę. Owszem, no nie jest to, co pokazałaś w tym roku. Przypomnijmy, to było 66 metrów z hakiem. To był naprawdę mocny wynik, ale masz kontuzję, z którą jeszcze leczysz, tak? Może coś powiesz o tej kontuzji naszym widzom? To znaczy tak, no pojawiło się przeciążenie, konkretnie jest to problem z przyczepem bicepsa. Okazuje się, że to jest bardzo uciążliwe. Nigdy nie spotkałam się z przeciążeniem, z taką kontuzją. Było mi bardzo ciężko ją w ogóle zaakceptować i po prostu zrozumieć, jak to po prostu trzeba postępować. Ważne dla mnie i dla taty było to, że nie jest nic zerwanego, coś, niczego, nic się nie wydarzyło, co należałoby po prostu operować. Także no, to jest dla nas najważniejsza sprawa, no, a przeciążenia no niestety trzeba czasu. Czyli generalnie ten sezon trzeba przyjąć, że jest takim sezonem już raczej jakiegoś takiego lekkiego startowania, bez żeby nie naciągnąć tego barku, tak, czy tych mięśni. Jakie są plany na najbliższe starty? Mistrzostwa Europy są za 3 tygodnie. Tak, jeśli chodzi o te pytanie o odpuszczanie, lekkie starty, no to nie do końca. No ja próbuję cały czas. Może akurat się uda. No niestety rzucam z dyskomfortem, cały czas to odczuwam. Nie jest tak, że mam całkowicie spokój z tym. Ale no ja się nie poddaję i mam nadzieję, że się uda, że Mistrzostwa Europy no pójdą po myśli, no nie ukrywajmy, tak? Nie liczę tutaj na nie wiadomo co. Ale też nie chcę niczego obiecywać. Oczywiście marzy mi się wszystko, ale no zobaczymy, tak? Będę walczyć na pewno i mam nadzieję, że tutaj ręka troszeczkę odpuści i że będę mogła te rzuty wykonywać, no może troszeczkę bardziej technicznie, bo jednak to tutaj brakuje. Mhm. Czyli generalnie trzeba czasu, żeby ręka wróciła do pełnej sprawności, wtedy będziesz mogła pokazać pełnię swoich możliwości, bo talent masz niesamowity. A jeszcze lata przed tobą kariery, prawda? Myślimy, że jesteś młodą zawodniczką, że jak nie najbliższe Igrzyska Olimpijskie, to jeszcze kolejne i wtedy naprawdę mamy szansę na oglądanie ciebie na podium najważniejsze imprezy dla lekkoatletów, tak? Tak, myślę, że no nie mogę powiedzieć, że nie te igrzyska, bo dwa lata temu przecież zabrakło mi 50 centymetrów, żeby pojechać, także no mam nadzieję, że na te igrzyska już naprawdę nie zabraknie mi niczego, że uda mi się zdobyć minimum i spokojnie przygotowywać się do startu, tym bardziej, że jeszcze w przyszłym roku są Mistrzostwa Świata w Doha, gdzie odbywają się chyba na koniec września, także no jest jeszcze trochę czasu, no chcę jeszcze powalczyć w tym sezonie, potem no niestety będzie trzeba odpuścić troszeczkę, będzie też okres roztrenowania, no to też myślę, że tutaj damy radę z tą ręką, no i będziemy się dalej przygotowywać do kolejnych sezonów. Jak oceniasz dzisiejszy konkurs? Jak oceniasz rywalki? Przypomnijmy, wygrałaś z przewagą ponad 2 metrów nad kolejną zawodniczką, a twoja największa rywalka, głównie chyba medialna ostatnio, zajęła miejsce 5. Jak oceniasz w ogóle poziom kobiecego rzutu oszczepem? To znaczy tak, no każdy ma jakiś tutaj problem, mamy taką konkurencję, że no nie unikniemy jakichś tam bóli, przeciążeń, kontuzji. Ja nie wiem, co mam powiedzieć o innych osobach, o zawodniczkach. Ja wiem na pewno, że nie lekceważę nikogo. Startując tutaj też liczyłam się, że któreś może się udać, któraś może nagle dorzucić. Także no, podchodziłam ze świeżą głową i oczywiście nie lekceważyłam nikogo. No ale bardzo się cieszę, że się udało i że obroniłam tytuł. Super. A jak oceniasz w ogóle Lublin i organizację? To jest nowy, świeży stadion, to są pierwsze takie duże zawody na tym obiekcie. Jak oceniasz i nasze miasto i przyjęcie tutaj, lubelską publiczność i sam poziom organizacji tych mistrzostw? Wszystko było naprawdę na wysokim poziomie, rewelacyjne, bo naprawdę nic nie zaszwankowało. Przyjęcie, oczywiście wy mnie przyjęliście, nas, mieliśmy gdzie spać, co jeść, także no, my się bardzo cieszymy. Przyszliście na trybuny, kibicowaliście, było was słychać bardzo. Także no ja się cieszę, że jesteście ze mną w każdej chwili, czy jest dobrze, czy jest źle. Także no ja mogę wam wszystkim po prostu podziękować.
My dziękujemy Tobie, bo przynosisz nam naprawdę wiele radości, frajdy i cieszymy się. Dziękujemy też Wam, że też wspieracie i telewizję, i naszych sportowców, tych, którym my pomagamy i którym naprawdę serdecznie i z serca całego kibicujemy. A Tobie, Marcelina, cóż, życzymy naprawdę chyba zdrowia. Najważniejsze, tak, żeby ta kontuzja... żeby ręka odpoczęła, żebyś doszła do takiej sprawności, żebyś mogła no, zadziwić nie tylko Polskę, ale i Europę i świat swoją formą, swoimi wynikami. Myślę, że też możemy podziękować Twojej rodzinie, która Cię bardzo wspiera, Twój tata, który jest tutaj niedaleko, który jest Twoim mentorem, trenerem, ale też i przyjacielem, jak zauważyłem, mama, no i brat oczywiście, także... Ja nie przyjechałam z Irlandii, żeby zobaczyć konkurs, także no... To są po prostu wszyscy i cała rodzina naprawdę jest ze mną. Także no ja się bardzo, bardzo cieszę, że mam Was po prostu przy sobie. No. Super, dzięki serdeczne. Marcelina Witek, mistrzyni Polski w rzucie oszczepem 2018. A to złoty medal na szyi. Tak jest. Gratulacje. Dzięki. Najdalej oszczepem w Lublinie rzucała Marcelina Witek, miejsce pierwsze. Marcelina Witek, mistrzyni Polski 2018.